Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowach o 24. Ze mną w studiu Magdalena Razik-Trziszka, radna Rady Miejskiej Wrocławia, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Na początku tygodnia jako Koalicja Obywatelska zachęcaliście do oddania 1,5% na różne fundacje, różne organizacje pożytku publicznego, które działają na północy Wrocławia. Proszę powiedzieć, co to za organizacje, no i też jaki feedback z ich strony, bo te organizacje też na konferencji były obecne. Pani redaktor, we Wrocławiu ogólnie mamy 282 organizacje, które posiadają status pożytku publicznego, czyli takie, którym możemy przeznaczyć swoje 1,5%. Od 2015 roku razem ze Sławkiem Piechotą prowadzimy taką akcję Zostaw swój 1, a teraz 1,5% świadomie. I to chodzi głównie o to, żeby wpisując KRS w zeznaniu podatkowym, który mamy obowiązek złożyć do końca kwietnia, zastanowić się, jakiej organizacji swoje pieniądze chcemy przekazać. Ponieważ to po sąsiedzku działają wspaniałe, świetne fundacje, stowarzyszenia. Z których bardzo często korzystamy przy okazji warsztatów, różnych zajęć, dokładnie, prawda? Które często stają w naszej sprawie. Robią rzeczy ważne, często trudne, często niepopularne, opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, walczą o to, żeby nie było spalarni pod Wrocławiem, czy tak jak nasze schronisko na Osobowicach dla bezdomnych zwierząt, opiekują się psami i zachęcają do adopcji. Więc apelowaliśmy o to, żeby 1,5% przeznaczyć świadomie i zadzwonić do organizacji, które działają po sąsiedzku. Pójść tam, zobaczyć, co robią, czym się zajmują, dlaczego Dom Pomocy Społecznej imienia Jabłonki na Okulickiego jest tak ważny, ponieważ świadczy pomoc osobom dorosłym z niepełnosprawnościami. Odciąża rodziców z opieki często, którzy mają już 70-80 lat. Mówiliśmy o naszym schronisku wrocławskim, które przecież jest jednym chyba z najpopularniejszych w Polsce, bo mają bardzo dużą ilość zwierząt wydanych do adopcji. Jest Fundacja Opieka i Troska, która wspomaga osoby często w kryzysie emocjonalnym, prowadzi klub seniora, prowadzi starą piekarnię. Mamy oczywiście też mniejsze stowarzyszenia jak nasze Pawłowice i Ramiszów. Bardzo lokalne, bardzo małe, zbierające fundusze na odnowę szkoły i właśnie walczące po to, żeby na przykład pod Wrocławiem nie było uciążliwej spalarni odpadów. To jest wszystko to, o co apelowaliśmy, żeby podchodzić do tego świadomie. Dlatego przygotowaliśmy dla państwa taki materiał, po pierwsze wskazujący, w jaki sposób należy to 1,5% wpisać prawidłowo i rekomendujące organizacje, z którymi ja osobiście już grube lata, bo to ponad dekadę współpracuję i całą sobą mogę ręczyć, że pieniądze, które od nas otrzymują, wykorzystują właściwie i tylko i wyłącznie dlatego, żebyśmy my mieli z tego korzyść. No na pewno warto o tym 1,5% pamiętać, żeby oddać to właśnie na różnego rodzaju organizacje, które różnego rodzaju, właśnie tak jak wspomniałyśmy, warsztaty, kwestie pomocowe, kwestie takie związane z zaopiekowaniem, ale różnego rodzaju też zajęcia, czy to artystyczne, czy zajęcia dla dzieci prowadzą. To też na pewno jest bardzo istotna sprawa, żeby w odpowiednim momencie ten podatek rozliczyć, ponieważ zdarzają się sytuacje, że jeżeli czekamy do samego końca i rozliczamy go 28, 9 czy 30 kwietnia, Urząd Skarbowy często traktuje to jako rozliczenie już po terminie. I musimy pamiętać, że wtedy to 1,5% nie trafi do tej organizacji, nie będziemy wiedzieli o tym my, nie będzie wiedziała o tym organizacja. No jeżeli chcemy zmienić, to warto pamiętać, jeżeli robimy to przez internet, to jakby system nam od razu ładuje tą organizację, której oddawaliśmy w poprzednim roku. Tak, więc jeżeli chcemy zmienić, to też na pewno warto. Tak, jest to proste, wystarczy wcisnąć edytuj, wpisać KRS i adres organizacji, do której chcemy trafić, więc warto do tego podejść świadomie, bo to jest w naszym interesie. Pani startuje, zmieniamy trochę temat, pani startuje z okręgu numer 7, Psiepole, Karłowice, tak. Wida, Walii Papiotrowska, generalnie północ Wrocławia. Tak. Proszę powiedzieć, jakie problemy pani zauważa, jakie są potrzeby tej części miasta? Północ Wrocławia stoi przede wszystkim pod wielkim wyzwaniem inwestycyjnym. Musimy mieć świadomość, że to są jedne z największych osiedli deweloperskich we Wrocławiu. Mówimy tutaj o Lipie Piotrowskiej, która w przeciągu ostatnich 10-5 lat rozrosła się niebotycznie i dalej budownictwo deweloperskie tam ma się świetnie. Mówimy o osiedlu Kiełczowskim, które również jest jednym z największych blokowisk we Wrocławiu. Cały Zakrzów rozrasta się aż pod Mirków. To jest oczywiście zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ przybywa nam wrocławian, przeprowadzają tam się ludzie z centrum, spoza Wrocławia, zakładają rodziny i mieszkają. Jednak
Oprócz tego, trzeba na tym zadążyć, prawda? No właśnie, brakuje tam w dużej mierze infrastruktury społecznej, drogowej i sportowo-rekreacyjnej, ponieważ dopiero po tylu latach powstaje zespół, lada moment będzie tak naprawdę już rekrutował uczniów, zespół szkolno-przedszkolny na ulicy Cynamonowej. Jest to największy zespół szkolno-przedszkolny we Wrocławiu, ale brakuje tam oczywiście jeszcze żłobka miejskiego. I co dla mnie jest bardzo istotne, żeby osiedla jak właśnie Stare Osiedle Kiełczowskie, czy jak Lipa Piotrowska, jak Osobowice, czy Zakrzów miały sprawną, spójną sieć ścieżek rowerowych, które pozwolą mieszkańcom z tych terenów dojeżdżać bezpiecznie do pracy, w miejsce rekreacji, żeby wypoczywać, ponieważ jedno z największych osiedli okazuje się, że nie ma doprowadzonej ścieżki rowerowej, ponieważ kończy się zaraz za rondem lotników. Ulica Kiełczowska również wymaga remontu, więc mam nadzieję, że w przyszłej kadencji uda się doprowadzić do tego, że te najdalej wysunięte osiedla na północ zyskają taką infrastrukturę. No i przechodząc gładko, możemy również mówić o tych kwestiach rekreacyjnych, sportowych, o inwestycjach w zieleń, ponieważ Park północny, mamy park zachodni, mamy park wschodni, mamy park południowy. Nie mamy parku północnego, a na północy mamy na to miejsce. Potrzebę przede wszystkim, prawda? I przede wszystkim potrzebę, dokładnie, ponieważ to jest nasza odpowiedź na to, w jaki sposób wygląda teraz północ. Więc ja ze swojej strony staram się o to, żeby przy Sołtysowicach i Polanowicach, które również nam się bogacą w mieszkańców, powstał park północny, żebyśmy rozpoczęli starania, żeby przejąć ziemię od KOWR-u bądź od Agencji Mienia Wojskowego i zrobić park z prawdziwego zdarzenia, leśny, zielony, taki pełen możliwości, który będzie służył mieszkańcom zarówno Karłowic Różanki, Polanowic, Poświętnych, Sołtysowic i który będzie takim miejscem odpoczynku od tych betonów, których mamy na co dzień, tak naprawdę coraz więcej. Szczególnie, że te osiedla bardzo mocno się rozrastają, tak jak wspomniałyśmy, takie osiedla mocno deweloperskie, więc rzeczywiście o tą zieleń trzeba dbać, ale to jest jedna część, to jest taka część wypoczynkowa, to o czym wspominałyśmy, czyli te tereny rekreacyjne, zielone, ale przede wszystkim musi być dobra komunikacja z innymi częściami miasta, bo ludzie dojeżdżają do pracy, do szkoły mniej, bo często dzieci jednak chodzą na osiedlu do szkoły, ale różnie to bywa, do szkoły, do pracy lub po prostu właśnie w celach rozrywkowych. Dokładnie. Dużo mówi się o tramwaju na Psie Pole, ale to chyba tylko jeden z elementów, prawda? Jak komunikacyjnie powinna ta północ zostać zagospodarowana, żeby jednak nie utykać w korkach, bo na razie autobusy, które jeżdżą właśnie na Psie Pole, przez to, że korzystają z tej samej drogi, co samochody, też stoją w korkach. Dobrym rozwiązaniem i w jakiś sposób alternatywą dla tego już wieloletniego pomysłu tramwaju na Psie Pole byłyby na pewno wydzielone buspasy, które pozwalałyby bezkolizyjnie przejeżdżać autobusem, nie grzęznąć w korkach i dowozić mieszkańców, czy to do centrum, czy do węzłów przesiadkowych, jak Kromera, czy jak Rondo Psie Pole, czy jak Broniewskiego, gdzie by mogli się przesiąść w tramwaje i już spokojnie sobie dojeżdżać do pracy, do szkoły, na uczelnię, ale to jest również właśnie ta spójna sieć ścieżek rowerowych. No właśnie, i te ścieżki rowerowe. Tak, ponieważ dużo mieszkańców chce jeździć na rowerach i jeździ na rowerach, ale jeżeli ma jechać ulicą, w korku, kolizyjnie, niebezpiecznie, to jednak rezygnuje z tego i wybiera autobus bądź samochód. I północ Wrocławia, ja sama jestem mieszkanką Pawłowic i osobiście bardzo ubolewam nad tym, że nie ma wspólnego biletu na komunikację miejską i na PKP, ponieważ mieszkam niedaleko od stacji, jak wiele mieszkańców Psiego Pola, Sołtysowic. No właśnie, Sołtysowice, dokładnie, prawda? Dokładnie, chociażby Sołtysowice. Wiele mieszkańców mieszka niedaleko stacji PKP i tak naprawdę mając tą alternatywę MPK czy PKP, nie musieliby dokonywać wyboru i płacić podwójnie. Więc a ile zajmuje przejazd do centrum miasta, na przykład do Dworca Głównego z północy, jeżeli mówimy? Pociągiem? 21-23 minuty. A samochodem plus minus? 40-50. No to chyba odpowiedź jest prosta. Oczywista. Rozumiem, że ten wspólny bilet będzie, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, jednym z priorytetów na nadchodzącą kadencję. Jest to w moim dobrze pojętym osobistym interesie i w interesie wszystkich mieszkańców północy.
Niedawno konferencja dotycząca bezpieczeństwa, to kolejny z pomysłów, jeżeli chodzi właśnie o Koalicję Obywatelską. Bezpieczeństwo w mieście szeroko rozumiane i dotyczące różnych grup społecznych. Jakie rozwiązania Państwo proponują? Przede wszystkim mówiliśmy dzisiaj o tym, w jaki sposób podnieść rangę pracy w Straży Miejskiej, w jaki sposób zachęcić, żeby Straż Miejska nie posiadała tyle wakatów, ile ma teraz i żebyśmy mogli na osiedlach i tych z centrum Wrocławia, i tych oddalonych od Wrocławia czuć się bezpiecznie, żebyśmy powrócili do wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji, żeby każde osiedle miało swojego dedykowanego strażnika, który będzie współpracował z Radą Osiedla, z organizacjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami, którzy będą mogli zgłaszać tam problemy i poczuć się po prostu bezpieczniej, jeżeli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie. Dla mnie, jako wrocławianki, również jest, a może przede wszystkim, bardzo istotny aspekt bezpieczeństwa kobiet, ponieważ mówiliśmy na konferencji również o tym, że podnoszenie świadomości, edukacja zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dziewczyn i chłopaków, zaczynając od podstawówki, jest tutaj priorytetowa. Mówimy o molestowaniu w miejscach publicznych. Ile razy słyszymy hasła typu fajne masz ciało, pokaż więcej, fajny masz tyłek, albo ale nie zła kiecka. Wszystko, co ingeruje w nasze poczucie bezpieczeństwa, musimy mieć świadomość, że jest przemocą. Szczególnie po tych wydarzeniach, które w ostatnich tygodniach w Warszawie miały miejsce, to dokładnie. Ten temat bardzo mocno wrócił i wydaje się, że trzeba o tym mówić jeszcze więcej. Dokładnie. I w tym momencie jesteśmy w takim miejscu, że 84% Polek doświadczyło molestowania w przestrzeni publicznej. Dlatego do momentu, kiedy nie zaczniemy szeroko o tym mówić, nie rozpoczniemy szerokiej kampanii w mediach społecznościowych, w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, w tramwajach, miejscach, gdzie się spotykamy, parkach, urzędach, nie będziemy świadomi tego, że możemy z tym walczyć i że notoryczne naruszanie naszej godności, nietykalności i naruszanie naszego bezpieczeństwa powinno być karalne. Tylko że nie edukując od czasu podstawówki, kiedy zaczynamy być świadomi, na późniejszych etapach jest to dużo trudniejsze i coraz bardziej akceptowalne, co jest zatrważające, ponieważ ulegamy wielu stereotypom i same wiemy, w jaki sposób to wygląda i jak często się ocenia. Po co się tak ubrała, dlaczego tam poszła, dlaczego piła alkohol. Z reguły winna jest kobieta. Z reguły winna jest kobieta i prawie 80% ludzi uważa, że właśnie ulegamy często stereotypom. I to kobieta jest winna temu, że doznała właśnie przykrych zdarzeń. To wróćmy jeszcze do tych rozwiązań. Co oprócz Straży Miejskiej? Ja myślę, że wielu ekspertów podkreśla, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest doświetlanie ulic. Oczywiście. Jakby usuwanie takich czarnych barier. Plam, w tym wypadku czarnych plam, czyli tych miejsc, gdzie jest niedoświetlone, gdzie ta obawa przejścia samemu jest dużo większa, bo no właśnie nie czujemy się do końca bezpiecznie. Oczywiście. I to chodzi zarówno o ten komfort, że chcemy wyjść z psem na spacer, chcemy wrócić przez park do domu, czy po prostu się przejść wieczorem, ale też do takich spraw przyziemnych. Wracamy z pracy. I często musimy wybierać, dzwonić po kogoś, żeby po nas wyszedł, ponieważ nie chcemy przejść przez ciemną ulicę, nie chcemy przejść przez park, ponieważ się boimy tego, że coś nam się stanie, ktoś nas zaatakuje. I to jest sprawa w mojej opinii priorytetowa. Miasto teraz dużo stawia rzeczywiście na rozwój ścieżek rowerowych, parków, szczególnie w centrach. Ale musimy też zadbać o to, żeby wszystkie miejsca, którymi się poruszają ludzie, wracając z pracy, jadąc z pracy, chodząc na spacery, były bezpieczne, czyli właśnie dobrze doświetlone i żebyśmy chociaż raz na jakiś czas mogli zobaczyć patrol policji, patrol Straży Miejskiej, ponieważ to buduje w nas poczucie bezpieczeństwa. Jakieś jeszcze rozwiązania takie konkretne, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, coś, co miałoby zostać wprowadzone? Mówiliśmy również o obronie cywilnej. Została złożona interpelacja, która prosiła miasto o zinwentaryzowanie, ile mamy schronów, ile mamy miejsc, gdzie w przypadku sytuacji niebezpiecznych, mówimy tutaj już o sytuacjach centralnych, moglibyśmy się schronić. Niestety odpowiedź jest taka, że nie mamy żadnego czynnego, a miejsce schronienia jest około 230, jednak są one często bez zaopatrzenia w wodę, bez zaopatrzenia w odpowiednią infrastrukturę, tutaj mówimy o czystym powietrzu, dostępie do żywności i tak dalej, więc chcielibyśmy, żeby w przyszłej kadencji Wrocław pod tym kątem bezpieczeństwa cywilnego również stał się miastem
bardziej bezpiecznym i żebyśmy założyli sobie takie pułapy, które chcielibyśmy przez kolejne 2, 3, 4 lata osiągać w temacie bezpieczeństwa cywilnego i żebyśmy na to przeznaczyli dodatkowe pieniądze, mam nadzieję, że już w przyszłym budżecie. To powiedzmy jeszcze na koniec kilka słów o tym, jak będzie w nadchodzących dniach, tygodniach może już nie, bardziej dniach wyglądać Pani kampania, jakie jeszcze plany, jeżeli o to chodzi? Codziennie staram się spotykać z mieszkańcami, rozmawiać o tym, co udało się zrobić, rozmawiać o tym, co mam w planach, żeby zostało jeszcze zrobione na północy. Jestem radną od 10 lat. Mam wrażenie, że znam północ jak własną kieszeń, ponieważ tam mieszkam, tam studiowałam, tam chodziłam do liceum. Tak naprawdę codziennie spotykam mieszkańców. Jeżeli chodzi o najbliższy czas, no dzisiaj mamy środę, wtorek, przepraszam, zbliżają nam się święta. Dokładnie. Więc prawdopodobnie jeszcze krótki ostatnie odcinek. Dni. Tak, jeszcze jutro trochę na pewno pospotykamy się z mieszkańcami na placach zabaw, w parkach, na przystanku, czy pod przedszkolem, czy w szkole. A później, no to już damy troszeczkę spokój z tą polityką, żebyśmy wszyscy mogli odpocząć, skupić się na rodzinie. Ma być piękna pogoda, więc mam nadzieję, że będzie można również korzystać. Ten czas świąteczny spędzić na północy, w parku na Pawłowicach, na placu zabaw na Zakrzowie, razem z rodziną. Tu stawiamy kropkę. Tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Ja Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.